10. Eksplozja w Tianjinie. Siła 25 ton trotylu. Była to eksplozja niebezpiecznych materiałów, która miała miejsce w magazynie firmy Ruihai Logistic w strefie przemysłowej na terenie portu w Tianjinie w Chinach około godziny 23.30 czasu lokalnego 12 sierpnia 2015 roku. Pierwsi strażacy zostali wezwani na miejsce około godziny 22.50 czasu lokalnego w celu ugaszenia pożaru. Strażacy gasili pożar wodą, co mogło przyczynić się do wywołania serii eksplozji. Na miejscu był składowany acetylenek wapnia, który w kontakcie z wodą rozkłada się m.in. na niebezpieczny etyn. Około 40 minut później, w odstępie około 30 sekund, doszło do dwóch silnych eksplozji. Pierwszą wywołały składowane na terenie portu materiały łatwopalne, druga zaś prawdopodobnie była spowodowana pożarem ropy naftowej. Eksplozje były odczuwalne w promieniu 10 km. W domach oddalonych kilka kilometrów od miejsca eksplozji zostały wybite szyby w oknach. Kilkudziesięciometrowa kula ognia z drugiej eksplozji została zarejestrowana przez japońskiego satelitę meteorologicznego, a chińskie służby geologiczne odnotowały wstrząsy o sile 2,9 w skali Richtera. 9. Eksplozja bazy marynarki wojennej Evangelos Floriakis, Cypr. Siła od 28 do 33 ton trotylu. O godzinie 5.45 eksplodowało jednocześnie ponad 98 kontenerów, z których każdy zapakowany był szczelnie wojskowymi materiałami podatnymi na eksplozję. Sejsmometry w całym basenie Morza Śródziemnego zanotowały wartość 3 stopni w skali Richtera. 11 lipca 2011 właśnie o tej godzinie przestała istnieć w swojej dotychczasowej formie baza marynarki wojennej Cypru Evangelos Floriakis. Sąsiadująca z bazą wojskową elektrownia została doszczętnie zniszczona i natychmiast przestała działać. Spowodowało to wyłączenie prądu w większej części wyspy, zmusiło również Cypryjczyków do zaprzestania na pewien czas odsalania wody morskiej, gdyż do prowadzenia tego procesu konieczna jest duża ilość energii elektrycznej. W efekcie tej decyzji na wyspie wprowadzono racjonowanie wody pitnej. Szybko policzono koszty zarówno zniszczenia samej elektrowni, jak i działań, które w wyniku jej zamknięcia musiało podjąć państwo. Koszt ten, jak podają dzisiaj cypryjskie media, wyniósł około 2,83 miliarda dolarów. 8. Eksplozja rakiety N-1, kosmodrom Bajkonur, Kazachstan. Siła około 70 ton trotylu. N-1 była to seria nieudanych radzieckich rakiet nośnych mających wynieść kosmonautów na Księżyc. Rakietom towarzyszyła seria groźnych wypadków, jednak najbardziej spektakularny miał miejsce 3 lipca 1969 roku. Na wysokości około 150 metrów kawałek metalu dostał się do pompy utleniacza, co wywołało eksplozję w jednym z silników pierwszego stopnia. Wybuch uszkodził przewody paliwowe sąsiednich silników, ogień gwałtownie się rozprzestrzeniał i rakieta przewróciła się, niszcząc cały kompleks startowy. Obecnie wiadomo, że przez niedbalstwo techników znalazła się w niej przypadkowo nakrętka. Ważąca niemal 3000 ton konstrukcja runęła na ziemię i eksplodowała. W raporcie z badań przyczyny katastrofy stwierdzono, że silnik jest wrażliwy na ciała obce. Ten nieudany start był przyczyną rezygnacji z wystrzelenia na Księżyc statku załogowego z rosyjskim generałem Aleksiejem Leonowem na pokładzie. Przygotowywana gorączkowo ekspedycja miała na celu wyprzedzenie NASA w wyścigu ku Księżycowi. System kontroli działania silników został po tym gruntownie przeprojektowany, a silniki pierwszego stopnia wyposażono dodatkowo we freonowy układ gaśniczy. 7. Eksplozja w Teksasie. Siła od 73 do 86 ton trotylu. Katastrofa z 16 kwietnia 1947 spowodowana została pożarem, a następnie eksplozją około 2300 ton saletry amonowej w ładowniach francuskiego statku SS Grand Camp w porcie w Texas City w stanie Texas. Efektem katastrofy było wytoczenie rządowi Stanów Zjednoczonych pierwszego w dziejach USA sądowego pozwu zbiorowego w oparciu o właśnie uchwaloną federalną ustawę o dochodzeniach deliktowych. Sprawa została wytoczona w imieniu 8485 poszkodowanych. Przed eksplozją na statku wybuchł pożar. Pożar przyciągnął licznych gapiów stojących wzdłuż nabrzeży w jak im się wydawało bezpiecznej odległości. Równocześnie do statku dotarli strażacy zaalarmowani widokiem dymu, a potem ognia. Strażacy rozpoczęli gaszenie pożaru, ale okazało się, że woda z powodu wysokiej temperatury paruje, zanim dotrze do płonącej ładowni. Statek eksplodował, powodując ogromne zniszczenia. Siła eksplozji wywołała lokalne tsunami, którego fala zmyła brzegi, porywając stojących tam gapiów.
znajdujące się na brzegu rafinerie ropy stanęły w płomieniach. Krążącym nad portem samolotom siła podmuchu pourywała skrzydła, a w odległym o 16 km Galveston przewracała ludzi na ulicach. W Houston, odległym o 60 km, popękały szyby w oknach. Wstrząs dało się odczuć nawet w Luizjanie, odległej o 400 km. 6. Eksplozja w Bejrucie, Liban. Szacowana siła od 73 ton trotylu do nawet 1,12 kiloton trotylu. Była to eksplozja, do której doszło 4 sierpnia 2020 roku w porcie w Bejrucie. Eksplodowała składowana w magazynie portowym saletra amonowa, skonfiskowana w 2014 roku z zatrzymanego w porcie statku. W wyniku eksplozji zniszczony został port i wiele budynków w mieście. O 17.55 służby bezpieczeństwa powiadomiły jednostkę straży pożarnej o wybuchu pożaru w jednym z magazynów portowych, informując o płonących sztucznych ogniach. Do akcji skierowano 9 strażaków i 1 ratowniczkę. Po dotarciu na miejsce, widząc, że pożar jest znacznie potężniejszy niż się spodziewali, zdążyli wezwać wsparcie. O godzinie 18.08 doszło do potężnej eksplozji. Uszkodzone przez falę uderzeniową zostały budynki oddalone nawet o 10 km, a wybuch był słyszalny w odległości 240 km na Cyprze. Niecały tydzień po wybuchu do dymisji podał się premier Libanu wraz ze swym rządem, oświadczając przy tym, że powodem zaniedbań prowadzących do katastrofy była potężna korupcja. 4 sierpnia 2020 roku główny komendant obrony kraju przekazał do wiadomości publicznej informację, że w portowym magazynie było składowane 2750 ton azotanu amonowego, który miał być wkrótce wysłany do Afryki. Jednak ciekawostką jest fakt, że azotan został skonfiskowany 6 lat wcześniej ze statku pływającego pod banderą Mołdawii. Moc wybuchu 2750 ton saletry amonowej jest porównywalna do eksplozji 1155 ton trotylu. Incydent był jedną z najsilniejszych eksplozji nienuklearnych spowodowanych przez człowieka i miał ponad 7% mocy eksplozji ładunku jądrowego Little Boy, zrzuconego 6 sierpnia 1945 roku na Hiroshimę. 5. Eksplozja młyna prochowego firmy DuPont, Wisconsin, USA, siła 1,1 kiloton trotylu. 9 marca 1911 roku wieś Pleasant Prairie i sąsiednie miasto Bristol, oddalone o 4 mile, zostały zniszczone przez eksplozję 5 magazynów. Eksplodowało 300 ton dynamitu, 105 tysięcy beczek czarnego prochu i 5 wagonów wypełnionych dynamitem umieszczonych w 190-akrowej prochowni DuPont. Na miejscu powstał krater o głębokości ponad 30 metrów. Większość budynków w promieniu 10 km została zrównana z ziemią lub uszkodzona na tyle, że była niezdatna do zamieszkania. Eksplozja była szeroko odczuwalna w promieniu ponad 150 km i przez wiele osób uważana za trzęsienie ziemi. Mieszkańcy w pobliżu hrabstwa Lake w stanie Illinois zobaczyli wielką kulę ognia i uciekli ze swoich domów. Część z nich ze strachu wskoczyła do jeziora Michigan, szukając schronienia w wodzie. Eksplozja była podobno słyszalna nawet z odległości 700 km. 4. Eksplozja w miejscowości Opał, Niemcy, siła od 1 do 2 kiloton trotylu. Była to katastrofa przemysłowa, do której doszło 21 września 1921 roku w składzie chemicznym koncernu BASF w niemieckiej miejscowości Opał, gdzie eksplodowało 4,5 tysiąca ton mieszaniny nawozu siarczanu, amonu i saletry amonowej. Fala uderzeniowa zniszczyła większość okolicznych budynków, a eksplozja wyczuwalna była w oddalonym o około 300 km Monachium, a nawet w szwajcarskim Zurichu. Na skutek eksplozji około 6 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Wybuch był nieszczęśliwym wypadkiem, saletrę składowano tam w bunkrach lub silosach. Nasypywano kolejne warstwy, aż tworzyła się wielka, stwardniała masa. W jednym miejscu masa była na tyle twarda, że uniemożliwiała dostanie się do zapasów zgromadzonych poniżej. Wymyślono więc, żeby najbardziej stwardniałą część wysadzić materiałem wybuchowym. Chociaż brzmi to jak szaleństwo, to taką metodę stosowano już nie raz, bo w zakładzie nie składowano czystej saletry, lecz zmieszaną z innymi związkami. A jeśli ilość saletry amonowej w masie nie jest większa niż 60%, to materiał jest dość bezpieczny. Produkt, który przechowywano w magazynie, miał około 50% saletry, więc nie spodziewano się wybuchu, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Eksplozja zniszczyła niemal wszystko w promieniu kilkunastu kilometrów, a w odległości kilkudziesięciu wypadały szyby z okien. 3. Eksplozja w porcie w Chicago, siła od 1,6 do 2,2 kiloton trotylu.
Była to eksplozja amunicji, która nastąpiła 17 lipca 1944 roku na terenie Port Chicago Naval Magazine w nieistniejącej już miejscowości Port Chicago w Kalifornii. Detonacja nastąpiła w czasie załadunku amunicji na statek. W miesiąc później, wobec braku poprawy warunków bezpieczeństwa, wielu marynarzy odmówiło pracy przy przeładunku amunicji, co w dziejach US Navy odnotowano jako bunt w Port Chicago. 50 marynarzy, nazwanych w mediach 50-ką z Port Chicago, zostało oskarżonych o bunt i skazanych na kary wieloletniego więzienia. 47 spośród nich zwolniono w styczniu 1946, pozostałych trzech kilka miesięcy później. O godzinie 22.18 17 lipca 1944 świadkowie usłyszeli metaliczny gwizd oraz odgłos łamiącego się drewna. Natychmiast potem nastąpiła pierwsza eksplozja i wybuchł pożar. W kilka sekund później nastąpiła znacznie poważniejsza eksplozja, która zmieniła otoczenie w wielką kulę ognia o średnicy około 4800 metrów. Kawałki rozpalonego do białości metalu i inne płonące szczątki siła eksplozji wyrzuciła na około 3700 metrów w górę. Pierce wraz z wagonami, parowozami, ładunkiem został rozerwany na części. Czekające na rozładunek wagony umieszczone między zabezpieczającymi nasypami zostały zgniecione i zniszczone siłą wybuchu. Jeden z nich stanął w płomieniach, co groziło dalszymi eksplozjami. Baraki koszar i inne zabudowania portowe, a także pobliskie miasto zostały w znacznym stopniu zniszczone. 2. Eksplozja w podziemnym magazynie amunicji RAF, Anglia, siła 2 kiloton trotylu. Był to incydent wojskowy, który miał miejsce o godzinie 11.11 w poniedziałek 27 listopada 1944 roku w podziemnym magazynie amunicji Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii w Staffordshire w Anglii. Była to jedna z największych eksplozji niejądrowych w historii i największa na terenach Wielkiej Brytanii. Przyczyna katastrofy nie została do dzisiaj wyjaśniona. Na obiekcie brakowało kadry kierowniczej, a w czasie incydentu na terenie pracowało 189 niedoświadczonych włoskich jeńców. W 1974 roku ogłoszono, że przyczyną eksplozji był prawdopodobnie błąd pracownika, usuwającego detonator z uzbrojonego ładunku za pomocą mosiężnego dłuta, a nie specjalnego przyrządu z drewna, co spowodowało iskry. Naoczny świadek zeznał, że widział pracownika używającego mosiężnych dłut wbrew obowiązującym przepisom. Inni naoczni świadkowie donieśli, że widzieli dwie wyraźne kolumny czarnego dymu w postaci chmury w kształcie grzyba po wybuchu, wznoszące się na kilkaset metrów. Zabudowania w odległości niemal 2 kilometrów od miejsca eksplozji zostały doszczętnie zniszczone. 1. Eksplozja Halifax, Kanada. Szacowana siła być może nawet 3 kilotony trotylu. Była to katastrofa morska, do której doszło rankiem 6 grudnia 1917 roku w mieście portowym Halifax w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. W wyniku zderzenia dwóch statków doszło do jednej z największych w historii nienuklearnych eksplozji wywołanych przez człowieka. Na początku XX wieku miasto Halifax było jednym z głównych portów, z których wypływały statki z żołnierzami oraz zaopatrzeniem dla walczącego w Europie sojuszu Francji i Wielkiej Brytanii. 6 grudnia 1917 około godziny 8.45 w zatoce Bedford Basin nastąpiło zderzenie francuskiego frachtowca Mont Blanc, wiozącego 2653 tony materiałów wybuchowych oraz cieczy łatwopalnych, takich jak benzen, z pływającym w czarterze norweskim parowcem IMO. W wyniku zderzenia na pokładzie Mont Blanc wybuchł pożar, który już po kilku minutach był nie do opanowania. Kapitan podjął wówczas decyzję o opuszczeniu dryfującego statku. W tym czasie na nabrzeżach zaczęły zbierać się tłumy gapiów. Dryfujący Mont Blanc uderzył w nabrzeże, a okoliczni strażacy natychmiast ruszyli w jego kierunku, aby ugasić pożar. Nikt nie zdawał sobie wówczas sprawy z tego, że pożaru już nie da się opanować. Wkrótce doszło do eksplozji. Była ona tak potężna, że zniszczyła wszystkie zabudowania w promieniu 800 metrów oraz uszkodziła tysiące budynków w całym mieście w promieniu 2600 metrów od miejsca swojego zaistnienia. Szacuje się, że moc eksplozji była równoważna wybuchowi 3000 ton trinitrotoluenu, czyli trotylu, a więc około 1/5 mocy ładunku jądrowego zrzuconego na Hiroshimę w 1945. Skala zniszczeń była tak duża, że port na długo utracił możliwość normalnego funkcjonowania. Natychmiast po zdarzeniu rozpoczęto śledztwo mające na celu poznanie przyczyn katastrofy. Początkowo uważano, że doszło do sabotażu, sugerując nawet, że załoga IMO działała na rzecz Niemiec.
Po odrzuceniu wersji o niemieckim sabotażu winą obarczono załogę Mont Blanc, jednak ostatecznie uznano, że załogi obu statków popełniły błędy nawigacyjne. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić kciuka do góry. Możesz też odwiedzić nas na Instagramie i Facebooku po więcej ciekawostek, a w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.